pierwszy raz do Szklarskiej to dotarłem w jakimś 72, 73 roku. Byłem plastykiem zakładowym w Legmecie w Legnicy i oni mieli przy Kamieńczyku przepiękny dom wczasowy, czyli dawne schronisko Kamieńczyk, jeszcze piękne po niemieckie. I ja tam przyjeżdżałem jako taki człowiek, który miał zaprojektować plac zabaw dla dzieci, czy jakieś kolory ścian w pomieszczeniach, ale ponieważ ta przestrzeń mi się strasznie tam spodobała, to przywiozłem swoje płachty z rysunkami i zrobiłem przy Kamieńczyku w lesie taką wystawę rysunków. Zakochałem się w tych kamieniach, które tu są w pobliżu, gdzieś zawsze. To jeden z powodów, dla których ja w ogóle jestem na Dolnym Śląsku. Bo nawet marmury w Kotlinie Kłodzkiej, czy oczywiście granity Strzegom, Borów, no i Szklarska Poręba w końcu. No. Jak wszedłem do tego głównego pokoju, to na ścianach wisiały obrazy Hoffmana, bo pani Uszpulewicz była z nim zaprzyjaźniona. W każdym razie no, te wszystkie obrazy Hoffmana wyjechały stąd, a mnie zostały gwoździe po tych obrazach i ja swoje jakieś obrazy czy swoich znajomych już później wieszałem tylko na tych gwoździach i tak do dzisiaj to mniej więcej jest. Niestety doskwiera mi do tej pory brak takiego pomieszczenia, które mógłbym nazwać pracownią. Jest wprawdzie jeden pokój pod takim tytułem. Większych rzeczy nie można robić. To jest taki, jak go nazywam, prototyp, bo to był początek tych na śruby żelaznych ludzi i właściwie fragment jakby tego, czy ta część jest do konia przykręcona we Wrocławiu na ulicy Szewskiej. Tu są projekty pomników w Witosach. To jest pomnik Wyżykowskiego, który miał być dla Lubina. No tutaj jest projekt grobu Hasiora, z którym miałem fajne kontakty z Hasiorem. Mam piękny list od Hasiora, gdzieś go będę chciał opublikować. Tam jest na przykład głowa Majakowskiego jako próba sprawdzenia tych kołnierzy do żelaznego człowieka. No więc tam jest projekt Chrystusa, który był robiony dla Bolesławca i on w tej pracowience powstał w takiej skali 1,20 m, powiedzmy, do powiększania. Najpierw musi być idea, szkic w wyobraźni, no i później się robi z gliny model mniejszy, paręnaście centymetrów. No i później się zaczyna już taki model w skali odpowiedniej do no, zaplanowanego obiektu ostatecznego. Czyli jak ja tutaj miałem zadane, że krzyż będzie miał 27 metrów, no to 7 metrów figura jeszcze nie była wcale dużym obiektem na tym krzyżu. Tu nie było pomieszczenia w okolicy takiego, w którym mógłbym większą tą figurę jeszcze zrobić. No to musiałem dach rozebrać w tym garażu, żeby ręce od Chrystusa wystawały ponad dach. Lepi się to z gliny. Oczywiście trzeba w środek tam odpowiednie konstrukcje stalowe, z drewna. Na to przychodzi warstwa gliny i później się
robi formy z gipsu negatywowe. To w częściach się zdejmuje, demontuje i te negatywy, te skorupy gipsowe służą do zrobienia pozytywów gipsowych. Czyli te fragmenty się wypełnia jeszcze raz takim płynnym gipsem. Także powstaje to, co było wcześniej z gliny, powstaje już z gipsu. No i te gipsowe modele do odlewni trafiają. Tam jeszcze raz w jakimś piasku formierskim odciska się, żeby był negatyw. I w ten negatyw potem wlewa się płynny metal i to dopiero jest montowane w całość. No, procedura jest dość złożona. Technicznie bardzo trudna. W zasadzie niemal każda rzeźba, jak rozpoczynam, to traktuję to bardzo tak emocjonalnie i bardzo poważnie. Niektóre rzeźby tak jakby zaistniały silniej, mocniej w moim życiu, tak jak ci żelazni ludzie, ten cykl, seria. Kiedy to rozpoczynałem, nie przypuszczałem, że będę właściwie do końca życia się tym zajmował jako takim obiektem, który jest niemal takim znakiem moim, takim logo. Ludzie z żelaza to cykl, w którym zawarłem swoje doświadczenia, przeżycia z kontaktów z przemysłem. Z odlewni żelaza w Chocianowie, a także jest to opowieść o specyficznym dramacie człowieka skazanego na technikę. Przez część odbiorców są uwielbiani, ale też były ataki na nich z siekierami, także są kradzione, są niszczone. Najważniejsze miejsca to Wiedeń, Praga, Bratysława, no w Berlinie było też jakieś tam miejsce, no i w Niemczech było kilka lub kilkanaście miejsc, miast. Chcę tutaj dodać, że jedną z najważniejszych ekspozycji to była wystawa na Izerskich Garbach. Umarłym lasom tytuł było tej ekspozycji, był taki tytuł, żeby no, zaakcentować tą degradację środowiska. Wystaw na terenie Polski było dziesiątki i w dalszym ciągu te figury się pojawiały. Wcześniej ja miałem kontakty z taką galerią Kunstre w Worpswede. I tam w Worpswede obserwowałem, jak funkcjonuje galeria i jak u nas się stworzyły możliwości przejęcia lokalu po sklepie tekstylnym bodajże na Jedności Narodowej, no to wynająłem ten lokal i zrobiłem tam galerię.
Ona żyła przez 10 lat. Było tu wiele poważnych wystaw, wielu poważnych artystów się przewinęło, tylko niestety później przyszedł trudniejszy czas i po prostu musiałem się pożegnać z galerią. Marek Puchała mnie zaprowadził do tego nieczynnego kamieniołomu i miałem go rozważyć jako ewentualne miejsce do mieszkania, ale troszkę to było oddalone od osad ludzkich. No w każdym razie te kamieniołomy to jest miejsce, które uwielbiam. Tam spacerując nagle zobaczyłem, że leży tam gigantyczny blok granitu. Ja widziałem, że on jest strasznie mozolnie wydobyty, bo miał wiele takich wierceń, żeby go od złoża jakiegoś oderwać. I szybko wyliczyłem, że ten blok granitu waży około 100 ton. I ten blok 100 ton nie dawał mi spokoju. Wtedy powstały jakieś w głowie pomysły przekształcenia go w rzeźbę, ale w taki sposób, żeby nie dotykać, nie uszkodzić samej tej bryły, tylko czy to w jakąś ramę ująć, czy podstawić jakieś stopy, czy inny sposób jeszcze. Zostałem zaproszony na plener do Strzegomia i tam jakby zrealizowałem taką miniaturę. Jeszcze jak robiłem to w Strzegomiu, to nie miałem pojęcia, że to się uda, ten 100-tonowy obiekt podnieść i zrobić z tego rzeźbę. Dopiero później, przy pomocy tutaj lokalnych działaczy, udało się przy pomocy też ludzi z kamieniołomu, maszyn i tak dalej, zrealizować ten projekt w lesie 100-tonowy. Ponieważ czas realizacji był bardzo krótki, to ja musiałem poprosić o wsparcie, pomoc rzeźbiarzy, prawda, tak zwanego siwego i tak zwanego wokana. Wykonali po stopie granitowej, a dwie stopy czescy artyści wykonali i to się udało tam zmontować w taką całość. Też jest tutaj w centrum miasta przy parkingu ta jakby miniatura 100 ton i te dwa obiekty ma łączyć szlak dla turystów, który będzie pokazywał ten granit karkonoski zastosowany czy to w architekturze, czy w postaci kamiennego kręgu, czy w postaci jakichś innych obiektów rzeźbiarskich bądź jeszcze innych. I to jest dla wielu ludzi wielką atrakcją, że jak ten kamień z góry wyciągnięty został zastosowany jako element budowlany czy użytkowy. Marzy mi się taki znów kolejny szlak od 100 ton w Szklarskiej Porębie przez różne realizacje, jak na przykład Chrystus w Bolesławcu, czy pomnik ofiar Lubina 82, czy inne obiekty jeszcze tam w Chocianowie, pomnik więźniom Grossrosen poświęcony, aż po Jerzmanową, gdzie jest unikalna rzeźba, obiekt pod tytułem Ludziom Ziemi. Także można przez duży fragment Dolnego Śląska przejechać, oglądając te moje realizacje.